trzeba jakiś lub wielki napis stop. Rwiemy w przód, przodu mamy głód, omijamy głód, robiąc lekki zwód. Idziemy, bo byle co nie zatrzyma w drodze nas. Rów czy dół, litra pół, łyknie każdy z nas na raz. A jaki jest wasz wkład w tegoroczny kabareton? Co robicie w tamtej stacji kosmicznej w Koszalinie? Może ja powiem, ponieważ mam usta najbliżej mikrofonu. Gramy dzisiaj dwa skecze. O, jest, Mikołaj jest fanem pałek wodnych. I w ogóle wszystkiego, co ma kształt pałki, pały. Dobrze, odpowiedź na pytanie. Bo bardzo lubi zomowców. Gramy dzisiaj dwa numery. Absolutnie nowe, niewidziane jeszcze. W telewizji jest nam szkoda i płaczemy wielkimi łzami, gdyż jeśli zagramy te dwa numery, to oznacza, że no już nie będą nowe, a będą stare. I jak zagramy gdzieś jakiś występ i zagramy te numery, to wszyscy będą mówili, że gramy w starocie. A druga część ludzi będzie mówiła, dlaczego nie gracie nowych rzeczy, a druga część ludzi mówi, dlaczego nie gracie starych rzeczy. Nie ma z tej sytuacji wyjścia tak naprawdę. Tak źle i tak niedobrze. Przepraszam, rozmawiamy... Nie, wszystko jest cudownie, ponieważ my tymi skeczami otwieramy pierwszą i drugą część tego kabaretonu i bardzo nam się podoba, że jesteśmy właściwie takimi otwierającymi kluczami w ogóle do tej stacji kosmicznej i to jest dla nas bardzo fajne, że zostaliśmy wybrani. I mam nadzieję, że weźmiemy dobry klucz. A jeden numer, gdzie Rafał gra... syna, do którego przychodzą rodzice ze wsi, jest autentyczny, jakby z jego, na jego przykładzie ten sketch powstał. Tak, okay. Nie, rodzice też zadają takie pytania? Właściwie dokładnie takie zadają, jakie tam w tym sketchu padają. I odpowiedzi są inne, ale też nie tak za bardzo. Tak naprawdę nasz występ tutaj już jest tylko pretekstem, przykrywką do świętowania pewnej uroczystości. Ojej. Prywatnej. A jakiej? Otóż Rafał, mój kolega, przez wiele lat zmagał się z bardzo ciężką chorobą weneryczną i w czerwcu udało mu się ostatecznie tę chorobę pokonać, którą, nawiasem mówiąc, zaraził go Mikołaj, siedząc obok mnie. Straszna historia. W grudniu 2003 roku. Dobrze się skończyła. No, całe szczęście, więc... Mam nadzieję, że nie będzie nawrotów, dlatego chciałem, żeby Mikołaj się w ogóle trochę przesiadł. Nie będziemy wnikać, jaka to choroba. Tak, też bym wolał. Teraz skończymy. Parę tubek maści poszło. Nie póki bardzo. Trwa wywiad, jeszcze jestem przy życiu, bo jak państwo wyłączycie światło, mikrofon, Mikołaj mnie zabije i powie, żebym się nie wygłupiał, nie mówił takich rzeczy w internecie, bo to jednak ludzie oglądają i biorą to na poważnie. Teraz ci powie, nie mów takich rzeczy, bo ludzie oglądają, biorą to na poważnie. Niestety, jak wszystko. Nie, oczywiście to był żart. Mikołaj zaraził zupełnie nieznaną nam osobę. Tak, żart był też tym, że się wyleczyłem. Czy moglibyście opowiedzieć nam, co jest najdziwniejszą rzeczą, jaka spotkała was ze strony fanów? Wracając do poprzedniego tematu. Najdziwniejsza rzecz, jaka spotkała nas ze strony fanów? A, wiem. Kiedyś byliśmy w jakiejś restauracji i jedliśmy obiad. Podszedł do nas właśnie człowiek, który wydawał się naszym, tak powiem, wielbicielem. Mówi, o super, chłopaki, jesteś ekstra, naprawdę czat, wszystko fajnie. Mogę z wami zdjęcie i tak dalej. No i też zrobiliśmy zdjęcie, autograf i chwilę potem zaczął się występ. Ten człowiek, nagle wchodzimy z Robertem na scenę i słyszymy, do domu pytały. A to ten człowiek właśnie, który z nami wcześniej jadł obiad, siedział w pierwszym rzędzie. Tak, to była bardzo dziwna historia. Potem się zsikał jeszcze w tym pierwszym rzędzie. Ale miał dosyć chyba historię, nie? Się pewnego rodzaju niespodzianka ze strony fanów. A moglibyście... Za karę. Za karę, tak. Wybierze mu wyrok. Okrutnie. A moglibyście powiedzieć, jaka spotkała was najbardziej zaskakująca krytyka, oprócz tej, od tego pana? Zaskakująca krytyka... wiedzieć, no właściwie, no komuś się po prostu czasem nasz kabaret, nasze poczucie humoru nie podoba i bardzo nas to dziwi, bo uważam, że jesteśmy najlepsi na świecie. Ale kiedyś, 8 lat temu nie byliśmy, i graliśmy na jakichś dniach miasta przed gminą i tam chłop z Komara siedział na takim motorowerze i powiedział pieprznemu. Spełnił groźbę? Podszedł do nas,
ale go koledzy powstrzymali na zasadzie, ej, daj spokój tam. Ale też była tak, kiedyś mieliśmy taki sketch. Ja tylko myślałem, komu, jemu czy mnie, bo byliśmy według na scenie. Kiedyś mieliśmy tak, ja jeszcze pakowałem i byłem już tam 10 metrów za sceną. Kiedyś mieliśmy taki sketch ksiądz i wszyscy po tym sketchu, który mówiliśmy, bardzo często mówili, że odczepcie by się od tych księży, dajcie spokój. A podczas gdy kiedyś graliśmy dla księży właśnie w seminarium, no to był po prostu mega przebój, że siedział biskup, ksiądz, wszystkim się strasznie podobało. I wszyscy uważali, że to jest rewelacja. Tak, że księża mówią, że tak się właśnie kolęda odbywa często. No tak. A propos publiczności, mamy jedną zasadę, której jesteśmy wierni od 15 lat. Mogą się nie śmiać, aby nie rzucali. A rzucali kiedykolwiek? Kiedyś już rzucili chyba. Z ciekawym? Kwiatami. Rada Rafałowi kiedyś na scenę facet wrzucił majtki swoje. Co ma powodzenia. No. Męski Rafał od razu je założył i nosi do tej pory. Być może to jest powód, dla którego ta choroba trwała tak długo. Tak, to dobra. Jako, że jest lato i tak trochę luźniej, to moglibyście nam powiedzieć, jakie alkohole są wasze ulubione? Wódka. Następne takie pytanie, jakie jest? Takie, które aktualnie są. Ja lubię tequilę na przykład, srebrną w lato. A ja lubię breezerka, bardzo lubię breezerka, ponieważ można go serwować jakimś 16-17-latkom. Tu też mamy inną zasadę, której jesteśmy wierni od 15 lat. Wszystko jedno co, aby na umór. Dzisiaj od kabaretu ani mrumru tej zasady. Bardzo się cieszymy, że od młodszych kolegów można się też czegoś nauczyć. I serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Czy moglibyście nam powiedzieć, że jesteście przesądni? Jesteśmy katolikami. Wobec tego odrzucamy przesąd. Ja jestem strasznie przesądny. Jak któryś z kolegów coś powie głupiego, to proszę, żeby odpluł 3 razy. I tak na serio, bo to bardzo mi na tam zależy, tak. Mikołaj wozi też kota takiego czarnego, którego pociera w chwilach, kiedy wydaje mi się, że pech go spotka. Ale mocno go pociera, czy tak leciutko? Mocno go pocieram. To chyba starty jest. Strasznie starty, ale jakoś daje radę. No, że on się nic nie mówi już od dłuższego czasu, że to śmierdzi. Jak Mikołaj przebiegnie przed czarnym kotem, to kot się odwraca i pluje 3 razy też. Nie, kot go dogania i pluje na niego 3 razy. Pozdrawiamy serdecznie widzów portalu, tak się mówi? Portalu e-kabaret.pl. Oglądajcie nas. Kabarety, trzymajcie się. Nie rzucajcie w nas. Siedźcie w internecie cały czas. Wszystkiego dobrego. Mówi Cieślak, Mikołaj Rogulski, Robert i Zbiesiak. Trzeba jakiś lub piękny na listo.